Od kilku dni złoty błyskawicznie traci na wartości. Na zapaść złotego z przerażeniem spoglądają importerzy i osoby, które zaciągnęły kredyty w walutach obcych. Wczoraj frank szwajcarski, w którym kredyty ma ponad 600 tysięcy osób, kosztował już 3 złote 15 groszy. Szybko więc rosną raty spłacanych kredytów. W porównaniu z innymi krajami regionu Europy Środkowo-Wschodniej złoty wydaje się najsłabszy. No nie podlega dyskusji, że jedną z przyczyn upadku złotego są działania zagranicznych spekulantów. Instytucje zagraniczne, fundusze inwestycyjne grają na osłabienie złotego. Im więcej nasza waluta straci, tym większe są ich zyski. Korzystają z sytuacji, jaka jest na rynkach finansowych, z kryzysu globalnego, z nerwowości, a także słabości naszej gospodarki, która coraz bardziej zaczyna odczuwać skutki spowolnienia w krajach zachodnioeuropejskich. Za działaniami zagranicznych funduszy inwestycyjnych stoi zwykła chciwość, chęć pomnożenia zysków za wszelką cenę. Ta chciwość i pazerność była jedną z przyczyn kryzysu finansowego, który kilka miesięcy temu z ogromną siłą wybuchł w Stanach Zjednoczonych. Wtedy poległy wielkie firmy z Wall Street. Okazało się, że wiele z nich jest bankrutami. Ale chciwość może także bardzo dużo kosztować polskie przedsiębiorstwa. Kilka miesięcy temu ich menedżerowie, zamiast zabezpieczyć się przed umacniającym się złotym, zaczęli spekulować na walucie. Nie spodziewając się, że złoty tak szybko się osłabi, zawierali z bankami umowy opcji walutowych, w których zobowiązywali się płacić na przykład za euro 3 złote 30 groszy. Teraz, żeby wykupić opcję, muszą euro skupować na rynku za 4 złote 70 groszy. Ponoszą więc ogromne straty, kupują walutę na rynku, w związku z tym osłabiają także złotego. Wielu polskim firmom grozi w związku z tym upadłość, bankructwo. Tak dramatyczne osłabienie się złotego na pewno nie jest korzystne dla naszej gospodarki. Stajemy się krajem mniej atrakcyjnym dla inwestorów zagranicznych. Także osoby fizyczne, nasi obywatele już coraz bardziej odczuwają skutki słabości złotego. Zdrożało wiele towarów importowanych, samochody, kosmetyki, alkohole, żywność. No, oczywiście wielki problem mają te osoby, które spłacają kredyty w walutach obcych, ponieważ co miesiąc przychodzi im płacić coraz wyższe raty. Wczoraj bank centralny zapowiedział, że nie będzie interweniował na rynku walutowym, żeby ratować złotego. Rząd zaproponował obcięcie wydatków o prawie 20 miliardów złotych. Czy to pomoże polskiej walucie? No, na razie dzisiaj nie pomogło. Może pomoże w dłuższej perspektywie. Miejmy jednak nadzieję, że już wkrótce złoty przestanie być obiektem ataku spekulacyjnego chciwych inwestorów z rynków światowych.